Cześć, kochani, z tej strony Radosław Rygielski. Pamiętajcie, proszę, nie są to rekomendacje inwestycyjne. Czas na kolejną analizę związaną z takim lokalnym kryzysem na rynku bitcoina. Pamiętajcie, proszę, że to nagranie jest ściśle powiązane z nagraniem z dnia wczorajszego, czyli z 24 stycznia. Tam tłumaczyłem o co chodzi z aktualnym ruchem, również nakreśliłem. Wiele innych tematów, stąd też proszę, jeżeli ktoś z Was nie oglądał tego nagrania z dnia wczorajszego, ja je oczywiście podlinkuję pod tym filmem w opisie. To obejrzyjcie to nagranie i wróćcie właśnie do tego dziś czas na aktualizację od dnia wczorajszego, czyli od ceny, tutaj, gdzie byliśmy w okolicach 33 500, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina. Również wczoraj, w tej strefie informowałem was, że jest to nasza tutaj aktualnie. Jedyna widoczna, dość szeroka, bo aż do 26 tysięcy dolarów, do 28 tysięcy dolarów, strefa popytowa na Bitcoinie. Zobaczmy, co się w tym momencie wydarzyło. W tym momencie cena od tej strefy po raz pierwszy zareagowała, wracając do strefy od 37 tysięcy aż do 40 tysięcy. Tu jest kolejna strefa Popytowa. I co się może dziać dalej? Na ten moment, jak wiemy z nagrania wczorajszego, dopóki cena jest pod tą tendencją cenową, jesteśmy w trendzie tym lokalnym spadkowym. To jest pierwszy, pierwszy nasz. Nasza pierwsza przewaga, drugą właśnie jest ta strefa, czyli w tym momencie cały czas ten trend spadkowy trwa, ale już są jakieś pierwsze reakcje. Więc teraz dla mnie osobiście ważne będzie to, czy cena utrzyma się znów w przedziale 36 tysięcy, aż do 41 tysięcy. Czyli jeżeli w tym momencie teraz rozpocznie się ruch konsolidacyjny, czyli ruch boczny na rynku bitcoina, czyli ruch góra. Powrót, znów góra. Powrót, tak? W tym właśnie stylu. Tutaj, między strefą 36 a 41 tysięcy za jednego bitcoina. To nie będę zaskoczony. Będzie to tylko potwierdzenie tego, że po raz kolejny ktoś na rynku, mam tutaj na myśli oczywiście dużego gracza, po raz kolejny zbiera zlecenia w tej strefie, w której już poprzednio wielokrotnie w tym miejscu, w poprzednim oraz tutaj zbierał właśnie. Zlecenia, czyli otwierał te transakcje, co jest widoczne po High Exchange Trade Volume, gdzie dla mnie osobiście jest to wskaźnik, który pokazuje ważne miejsca cenowe na wykresie na przykład Bitcoina. Również jak wiecie, wczoraj nakreśliłem, że te aktualizacje będą codziennie. I tutaj w tym momencie wiemy, że lokalnie jest możliwa konsolidacja. Bez wybicia tej tendencji i strefy 36-41 nie ma mowy o dalszej kontynuacji wzrostów. Stąd też tak ważna jest teraz lokalna obserwacja ceny, ale też... Wczoraj was informowałem o tym, że nakreślimy tutaj elementy związane z psychiką, z psychologią. I pierwszą rzeczą, o której myślę, że warto byśmy zaczęli, oczywiście pamiętajcie, że to nie są żadne porady, nie każę wam tak robić, tylko dzielę się tym, jak to u mnie działa. Zresztą każdy z Was wie, że już niejednokrotnie cały ruch, przykładowo od dołka, czy w lipcu, czy też w. Październiku, we wrześniu, przepraszam, braliśmy. Stąd też teraz po raz kolejny na niego będę się czaił na wykresie. I zobaczcie, proszę, że teraz przy tym mocnym spadku, już mówimy o teraz psychologii, do brzegu. Przy tym spadku, część osób, jak wiecie, no, daje w tym momencie się ponieść emocją, to jest oczywiście zrozumiałe i chodzi o to, żeby sobie z tym dawać radę. I zobaczcie jakim prostym pytaniem, a raczej prostym zabiegiem jest to, co w tym momencie się dzieje, gdzie wiele osób mówi o tym, że emocje, najczęściej negatywne na rynku w tym momencie poprzez u inwestorów, którzy posiadają pieniądze na przykład w Bitcoinie, są spowodowane tym, że cena spadła. Tak mówi wiele osób. I teraz u, wiele osób uważa, że jest to powód, dla którego te emocje powstają. A z punktu psychologicznego, gdzie też skupimy się na tym, co jest tym zapalnikiem, a co jest faktycznym powodem, to zobaczcie, proszę, czy na pewno chodzi o to, że cena spadła, czy może chodzi o to, że ktoś ma na rynku pieniądze, czyli transakcje otwarte, gdzie na przykład zaczął z tego miejsca, był w tym miejscu, czyli miał zysk około kilkudziesięciu procent, 20-30, a nagle jest minus 10%, czyli czy jest wina tego ruchu, czy tego, że ktoś. Na rynku posiada, ale środki, których, z których zysku nie zrealizował, o czym też mówiliśmy wczoraj, gdzie ja naturalnie to zrobiłem, fakt, że pozycjami stop loss, ale było to zrobione oczywiście na żywo na podlądzie do transakcji. Czyli widzimy, że nie sam ruch ceny jest powodem, przez który na rynku powstają emocje, ale też powodem, a raczej głównym powodem jest to, że ktoś na rynku jest. A nie, że ruch się odbył. Tak samo teraz zobacz. Ten spadek może być dla Ciebie czymś, nazwijmy to, negatywnym. Nie dlatego, że on się odbył, tylko dlatego, że posiadałeś, posiadałaś bądź nadal posiadasz środki, które straciły na wartości podczas tego spadku. Bo jeżeli ten spadek by się odbył, a Ciebie nie ma w rynku, czyli nie masz otwartych transakcji, nie masz pieniędzy na danej giełdzie i tak dalej, to ten spadek byłby dla Ciebie korzyścią. Ponieważ możesz odkupić dane aktywo w tym momencie Bitcoina dużo taniej, nie za 68 tysięcy dolarów, tylko za 33 tysiące dolarów. Czyli w takich sytuacjach dla wielu osób kryzysowych, co oczywiście rozumiem, stąd też ja sam byłem w takim miejscu, gdzie no, nie do końca radziłem sobie z emocjami i tak dalej, ponieważ też na początku się uczyłem. no teraz takie momenty jak teraz. W których rynek mówi, Sprawdzam, czyli czy ktoś realizuje swoje zyski, czy ktoś ustawia stop-lossy, aby odciąć się od wykresu i móc wejść po lepszej cenie, to w takich momentach rynek mówi, Sprawdzam, jest to ogromny test dla wielu osób. I teraz jest najlepszy moment, aby przygotować się pod takie przyszłe sytuacje, a zacznijmy od psychiki, czyli zastanówmy się. Czy na pewno chodzi o to, że ceny spadają, czy o to, że my mamy nadal na rynku środki? Wiemy, że chodzi o to, że mamy na rynku nadal środki, ponieważ jeżeli tych środków by nie było, to ten spadek wielu z nas by po prostu nie dotyczył, a byłby, nazwijmy to, prezentem, dzięki czemu możemy wejść po niższej cenie, czyli jeszcze raz z tego ruchu skorzystać. Czyli widzimy, że często taki nurt społeczny powstaje typu, że jak spadki na bitcoinie to źle. Po pierwsze, nie chodzi o spadki, tylko o to, że ktoś stracił, a tak samo można stracić na wzrostach. Dlaczego? Ponieważ są takie możliwości, które pozwalają na to, aby otworzyć transakcje na spadki i na spadkach zarabiać. Dwa filmy temu, w tym zresztą w wczorajszym nagraniu to opisywałem, też mieliśmy otworzoną pozycję na spadki, która zarobiła. Czyli widzimy, że taki nurt społeczny, a propos tego, że wiele osób będzie narzekało czy informowało nas o tym, że źle, że ceny spadają, to jest tylko, na pewno, sprawę, hmm, uznajmy nawet, że błąd logiczny, nie tylko a aż, ponieważ widzimy z punktu psychologii, że nie chodzi o spadek, tylko o to, że ktoś stracił, a po drugie z punktu bardzo logicznego widzimy i wiemy, że na spadkach też można zarabiać. Więc zobaczcie, proszę, jak to jest ułożone że jedno jest opinią publiczną, taką medialną, takim nurtem, a drugą rzeczą jest to, co dzieje się naprawdę i jakie są możliwości. Najczęściej takie szeroko pojęte, nazwijmy to opinie i nurty społeczne w kwestii myślenia w jednym kierunku nie wynikają z tego, że to jest logicznie przedstawione, tylko z emocji i braku wiedzy, gdzie często ten brak wiedzy jest pozornie zastąpiony, zastąpiony tym, że jest znaleziony powód Typu spadki, i że przez to ktoś ma takie i takie emocje. A wiemy, że wygląda to inaczej, bo nie chodzi o to, że na spada, tylko to, że ktoś jest w rynku. Po drugie, wiemy, że na spada też można zarabiać. Więc widzimy, że ten rynek i to, co dzieje się na rynku, naprawdę, jak to rozumieć, wygląda inaczej od tego, co jest nam przedstawiane w mediach. I napiszcie proszę w komentarzach, mam do was taką prośbę. Myślę, że to będzie ciekawy, taka, ciekawy taki zabieg między nami. No, oczywiście, wy w dużej części jesteście w sieci anonimowi, ja nie za bardzo, stąd też będzie, myślę, że Wam łatwiej pisać komentarze. Napiszcie, proszę, jakie takie wyzwanie w kwestii psychologii, w kwestii zrozumienia tego, co dzieje się na rynku macie, gdzie powstają u Was, naj, u was największe emocje, a ja jutro, pojutrze, będę dla Was też, poza spojrzeniem na aktualną sytuację na rynku, też przygotowywał takie. Pytania, pewne wskazówki, a propos lepszego zrozumienia rynku. Bo nie chodzi o to, żeby ktoś za was coś zrobił, tylko żebyście mieli narzędzia i byli świadomi i właśnie w 100%, niezależnie od tego, co na rynku się dzieje. Bardzo was proszę, jeszcze raz, jeżeli nie oglądaliście wczorajszego nagrania, obejrzyjcie je proszę, bo ono będzie łączyło się z dzisiejszym. To z mojej strony, kochani, tyle. Życzę Wam wspaniałego wtorku, dobrego wieczoru i dziękuję Wam serdecznie za. Oglądanie tego materiału. Do usłyszenia, pozdrawiam Was, cześć!